Panie Marszałku, bardzo proszę. Drodzy Państwo, przed godziną 17 wszystkie kandydatury powinny spłynąć do mojego biura. Jeżeli będzie jeden kandydat, no to jeden, jeżeli dwóch, to oczywiście dwa. Być może będziemy mieli więcej kandydatów na premiera. W końcu to historyczny moment. Po raz pierwszy, i chcę to z całą mocą podkreślić, odkąd obowiązuje konstytucja z 1997 roku, to Sejm staje się tym, który wyznacza premiera i premiera powołuje. Inicjatywa podjęta przez pana prezydenta zakończyła się niepowodzeniem. Pan Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania po tych dwóch tygodniach z całą swoją Radą Ministrów. Czuje się tę energię dzisiaj, czuje się tę siłę w Sejmie. Dzieją się naprawdę wielkie rzeczy. To, co się stało 15 października, to odwrócenie hasła Polacy nic się nie stało. Misja Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem. Ten, którego wskazał pan prezydent, okazał się nie mieć większości. Jesteśmy po długim wystąpieniu pana premiera Morawieckiego, po pożegnalnych tak naprawdę pytaniach, bo to była w większości seria epitafiów, które były nad grobem tego politycznego projektu. Dziwnie słuchało się tego, że oto rząd idzie po wotum zaufania i sam przyznaje, i ci, którzy zadają pytania, i sam premier, że tego wotum zaufania nie będzie, że to już koniec, że przechodzimy do opozycji, że żegnamy się, że tak naprawdę to, co słyszeliśmy dzisiaj, było mowami pożegnalnymi, w sensie politycznym mowami pogrzebowymi nad w trumną pewnego politycznego projektu, który dzisiaj się zakończył. To osobliwe, no ale widocznie tego wymagała też demokracja. Nikomu nie wyłączałem mikrofonu, pozwalałem przekraczać czas tak, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, żeby nie było żadnych wątpliwości. Za chwilę przed nami kolejna decyzja. Ciekaw jestem oczywiście, czy ten kandydat będzie jeden, czy będzie ich dwóch, czy będzie ich więcej. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to ja na kilka odpowiem, zanim będę musiał wracać i przekonać się, ilu tych posłów czy nie posłów zamierza dzisiaj powalczyć o tekę prezesa Rady Ministrów. Pan posługiwał się taką nomenklaturą funeralną, więc ja pozostanę w tym. Czy pańskim zdaniem to było godne ostatnie pożegnanie tego rządu? Czy przekonało pana exposé premiera Mateusza Morawieckiego? Czy coś pana zaskoczyło? A może mocniej panu serce zabiło, że żal, że nie jest pan w tej koalicji polskich spraw? Ja przede wszystkim, kiedy słuchałem pana premiera Morawieckiego, a słuchałem go uważnie i kiedy wygłaszał exposé i kiedy odpowiadał na pytania, zastanawiałem się, dlaczego tak późno. Znaczy, dlaczego nie 8 lat wcześniej? Te wszystkie piękne rzeczy, które mogły nam się przytrafić, ta wspaniała wizja demokracji w Sejmie, o której tak pięknie opowiadano, że oto jeden wicemarszałek będzie teraz, czy powinien z opozycji układać porządek obrad. Dlaczego oni tak późno wpadli na ten pomysł? Co ich powstrzymywało? Co ich blokowało? Może byli jakoś spętani tą władzą, którą mieli? Natomiast rozmarzyłem się, kiedy słuchałem tej wizji premiera Morawieckiego, odważnej, wychodzącej w przód, nieskrępowanej niczym, mówiącej i o cyfrowym społeczeństwie, i o prawach kobiet, i o tym wszystkim, o czym tak pięknie dzisiaj mówił, tylko zastanawiam się, co robił z tym, o czym dzisiaj mówił przez ostatnie 8 lat. Dlaczego te ostatnie 8 lat, w tym części jego premierowania, nie były zrealizowaniem tej wizji, tylko że obudził się, stojąc już przed perspektywą uzyskania wotum nieufności, i postanowił się podzielić z nami swoimi marzeniami. Ja wiem, na marzenia nigdy nie jest za późno, a nadzieja umiera ostatnia. Ale dlaczego akurat tego dnia? No cóż, śpieszmy się kochać marzenia premierów, tak szybko odchodzą. Też w temacie ostatnich pożegnań. Czy to pana zdaniem faktycznie było ostatnie pożegnanie, czy jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie zgłaszało innego kandydata na premiera? Jeżeli nie, to dlaczego? Czy to głosowanie 266 przeciw to był wystarczający sygnał, że to koniec? Znaczy, jak ktoś lubi dostawać w kość, no to trudno mu tego zabronić. To znaczy, jeżeli dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do wniosku, że za mało głosowań jeszcze dzisiaj przegrało, to moje biuro jest otwarte, mój sekretariat gotowy na przyjęcie kolejnego wniosku. Zgłaszajcie państwo, kogo tylko chcecie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przegrywa głosowania, ale nie sądzę, że nosi w sobie brak instynktu samozachowawczego i chyba takiego upokorzenia dzisiaj po raz kolejny nie potrzebuje. Jest jasne, jaka większość jest na sali sejmowej i mimo gorących zapewnień jeszcze sprzed paru dni mojego ulubionego interlokutora, pana posła Suskiego, który zapowiadał 150% poparcie dla misji Mateusza Morawieckiego, okazało się dzisiaj, że chcieli dobrze, aby szło jak zwykle. Jarosław Kaczyński po tym głosowaniu ogłosił koniec demokracji w Polsce. Jaką opozycją, pana zdaniem, panie marszałku, będzie PiS teraz? To jest jednak coś niesłychanego, bo trzeba umieć przegrywać. I trzeba umieć w momencie, w którym Polacy, którzy są suwerenem w naszym kraju, bo oni są suwerenem, mówią ci dość, przerwij,
teraz czas na zupełnie coś innego, twierdzić, odwracać się do nich tyłem, pokazywać im bardzo nieprzyjazny gest i mówić w takim razie wysadzamy państwo, wysadzamy demokrację. Demokracja nie istnieje, jeżeli to nie ja jestem przy władzy. To jest zachowanie dziecka, które rzuca zabawki, jeżeli okazuje się, że akurat w tej chwili nie może mieć tej, którą najbardziej lubi. Zupełnie niepoważny komentarz, szkodliwy komentarz, destabilizujący sytuację w naszym kraju dodatkowo komentarz. Jeżeli komuś się nie podoba demokracja, jeżeli komuś nie podoba się to, ile milionów ludzi zagłosowało 15 października, to niech ma odwagę wyjść i powiedzieć im to w twarz, a nie tylko za pośrednictwem mediów. Ciekawe, jak zostanie przyjęty. No, oczywiście możemy się uśmiechnąć na ten pakiet demokratyczny, o którym premier powiedział po 8 latach, ale czy myśli pan faktycznie o jakimś takim pakiecie demokratycznym, o tym, żeby już opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, no te pytania do premiera, o których pan mówił i tak dalej, różne zapowiedzi, kiedy to wszystko? Tak się podekscytowałem tą wizją, którą pan przedstawiał, że umknęło mi pierwsze pytanie. Natomiast jeżeli pyta pan o pakiet demokratyczny, wie pan, ja tak się rozmarzyłem, kiedy tego słuchałem, co premier Morawiecki mówił, że muszę ochłonąć. Nie tylko ja chyba przyjmowałem jego wystąpienie z rosnącą ekscytacją. I jak ochłonę i posegregujemy te wszystkie, bo one się sypały, skrzyły się wręcz niczym brokat, te wspaniałe demokratyczne pomysły i ta wolność. Wiecie, przepraszam, nie weźcie mnie za szyderce, ale jak ja się cieszę, że myśmy im zwrócili wolność w tych wyborach 15 października, że oni wreszcie w nieskrępowany sposób mogą wyjść, mieć pomysły, opowiadać o demokracji, o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, które powinny się dziać w Polsce. Oni 8 lat byli zakładnikami, ale nic, nawet nie mrugnęli okiem, nie krzyczeli, żeby ich ratować. Uratowaliśmy ich, uwolniliśmy. I również jeżeli będą dobre pomysły wśród tych, które zgłosił dzisiaj premier Morawiecki, to chętnie je zastosujemy, choć zastrzegał on, że chce, żeby to było od następnej kadencji. Ciekawe, zobaczymy, kto wtedy będzie opozycją. Natomiast ja nigdy, jak zauważyliście przez te ostatnie pewnie 3 tygodnie, nie mam problemu z tym, że opozycja jest w Sejmie. Daję jej głos i tak będzie, bo to miejsce powinno być miejscem debaty otwartej, ale też podejmowania decyzji. Przyjrzymy się tym propozycjom. Szliście jako Trzecia Droga i Polska 2050 przede wszystkim do wyborów jako alternatywa dla rządów PiS-u i Donalda Tuska sprzed 2015 roku. Czym dzisiaj w tym momencie pan marszałek różni się od Donalda Tuska i Polska 2050 od Platformy? I drugie pytanie. Trzecia Droga deklaruje zmianę mediów publicznych. Czy jest jakaś ustawa zmieniająca? Jeżeli jej nie ma, to dlaczego zamierzacie omijać prawo? Dziękuję. Mamy dwie różne partie polityczne, mamy często różne spojrzenie na rzeczywistość. Natomiast dla wszystkich jest jasne, uczestników tej koalicji, że nie ma, tak jak nie ma już czasu i siły na rządy PiS-u w Polsce, tak nie ma powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem. To jest inna Platforma, to jest inna Lewica, to jest inny PSL, bo mamy zupełnie nowe wyzwania i jest też Polska 2050 jako nowa siła na tym politycznym rynku. Więc tym, którzy dzisiaj chcą nas wpychać w jakieś historyczne kolejny, musimy powiedzieć jasno, rozczarujecie się. My jesteśmy rządem, czy za chwilę będziemy rządem, który chce iść do przodu, który chce budować Polskę na pokolenia, a nie na czyjąś kadencję właśnie teraz, przy tych wyzwaniach, które dzisiaj stoją przed nami. Natomiast jeżeli chodzi o media publiczne, tak, one wymagają natychmiastowej reformy. Media publiczne zostały w sposób skandaliczny zdefraudowane, bo trudno użyć innego słowa, przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Jest tam mnóstwo propagandy, jest mnóstwo jadu, mnóstwo kłamstw i to się musi skończyć, dlatego że media publiczne, może się pani ze mną zgodzić lub nie, to źródło informacji dla ludzi, którzy na tej podstawie podejmują ważne życiowe decyzje. Oni muszą dostawać czystą informację, bo zresztą sobie poradzą. Media nie są od tego, żeby mówić ludziom, co mają myśleć, w co wierzyć. Musimy już kończyć, pytanko? Niestety. Panie Ale Marszałku, takie pół pytanka. Dobrze, że mógł udzielić połowę odpowiedzi. Panie Marszałku, mówił pan, że różni się pan od przewodniczącego Donalda Tuska. To jakbym mogła usłyszeć takie 3 konkrety, co panów różni. Dziękuję bardzo. Wiele rzeczy. Dyskutowaliśmy wiele przecież i w sprawach dotyczących sądownictwa w kampanii wyborczej i 800+, i wielu innych historii. Czasami mam wrażenie, że ci, którzy źle nam życzą, również wśród przedstawicieli mediów, choć nie tylko, raz oczekują od nas, żebyśmy się różnili, a innym razem oczekują od nas, żebyśmy byli we wszystkim zgodni. No trudno jest dogodzić tak szerokim oczekiwaniom. Natomiast wielokrotnie będzie miała pani okazję zauważyć, myślę, w trakcie trwania tej koalicji, że ja to nie Donald Tusk, a Donald Tusk to nie Władysław Kosiniak-Kamysz, który z kolei, i tu zaskoczenie, nie jest Włodzimierzem Czarzastym.
Bardzo Państwu dziękuję.